Vive Textile Recycling, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się recyklingiem odpadów tekstylnych, ale również wprowadzaniem tekstyliów do drugiego obiegu. Próbujemy zamknąć gospodarkę obiegu zamkniętego i udaje nam się to w 97-98%. Warto jednak podkreślić, że Vive Textile Recycling należy również do grupy Vive, do której należą jeszcze dwa podmioty. Vive Logistics Services, która zajmuje się również transportem oraz magazynową gospodarką, ale również jest inny podmiot, który w formule startupowej tworzy innowacyjne rozwiązania, innowacyjne w skali światowej, a które bazują tak naprawdę właśnie na tekstyliach. Wspomniałem o Vive Innovation, która jest częścią Vive Group, a która jest startupem i która rzeczywiście jest pomocna w tym, żeby zamknąć gospodarkę obiegu zamkniętego. Vive Innovation robi z tekstyliów światowej sławy kompozy, to jest Vive Excellence, czyli tak naprawdę to, co kiedyś było koszulką lub spodniami lub sukienką, a nie udało się dołączyć do wtórnego obiegu w naszych sklepach Vive Profit, nagle możesz zakończyć jako kompozyt i możemy stworzyć z tego niezwykłe rzeczy. Robimy między innymi elementy infrastruktury parkowej, robimy ławki, robimy również wzmocnienie kanałów żeglownych, robimy również pomosty, robimy place zabaw, które rzeczywiście pokazują, że Vive to nie tylko i wyłącznie zawracanie produktów do drugiego obiegu, ale również pełny recycling, czyli stworzenie rzeczy dobrych i mądrych z tego, co po prostu trafiłoby na wysypisko. I to jest taki przykład. Oczywiście nie robimy wieszaków, ale wieszak jest przykładem tego materiału kompozytowego, który robimy, czyli to coś, co krzyczy I was a skirt, że kiedyś byłam spódniczką, przyjmuje rzeczywiście zupełnie inną formę. Wspomniałem również o tym zaskoczeniu, które pan zrobił, zaatakując mnie tutaj na korytarzu tymi trudnymi pytaniami i powiedziałem o edukacji. Edukacja to nie tylko i wyłącznie Game for Planet, bo miałem rozmowy z właśnie pana koleżankami i reklamowałem nasze sklepy Vive Profit, czyli 67 sklepów naszych własnych, ale również w formule franczyzowej, ale nie wspomniałem o najważniejszym projekcie Game for Planet, czyli projekcie społeczno-ekologicznym, dlatego że wszyscy z nas mają w swoich szafach rzeczy, które są zapomniane, nieużywane, które nie zostaną nigdy założone. I zapraszamy wszystkie te osoby do naszych sklepów rozrzuconych po całej Polsce do tego, żeby te rzeczy oddać, a w zamian otrzymujecie Państwo voucher, który możecie wymienić na te unikatowe perełki, jak my to nazywamy, żeby po prostu wykorzystać to w naszych sklepach. Ale jest jeszcze jeden ważny aspekt edukacyjny. Edukacja to nie tylko i wyłącznie my, dorośli, bo wiemy, co z naszą planetą robimy, ale również ci najmniejsi, którzy wiedzą doskonale to, co dorośli powinni zrobić, żeby przyszłość była jednak troszeczkę bardziej w takich pozytywnych barwach przedstawiona. I o najmłodszych nie zapominamy. To, co trzymam w ręce, drodzy Państwo, to jest książka Magiczne bajki Vive. Nie ma to jak pisać dla dzieci o przyszłości planety. To jest projekt społeczny, który w ramach harmonizacji kultury organizacyjnej Vive został napisany przez naszych własnych pracowników. 18 wspaniałych bajek napisanych przez 68 autorów, którzy pracują w Vive. 230 bardzo dobrych, ciekawych i kolorowych stron, również z ilustracjami, które zrobili nasi pracownicy. Świat jest pełen wyzwań. Wiemy o tym doskonale, że my, ludzie, potrafimy wszystko. Wspinamy się na Mount Everest, patrzymy na naszą niebieską planetę z perspektywy przestrzeni kosmicznej, odwiedzamy najgłębsze wody oceanu, a jednocześnie zapominamy o tym, że mamy odpowiedzialność nie tylko i wyłącznie za to, co dzisiaj, ale również odpowiedzialność za to, co jutro. Wprowadzając tak dużo zmian w naszej planecie, jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby zmienić nasze podejście tu i teraz, bo jutro może nie wystarczyć.
warto by było chyba odpowiedzieć na to pytanie w taki sposób, żeby najpierw ukuć definicję, czym jest zrównoważony rozwój. To oczywiście spełnienie potrzeb obecnych pokoleń w taki sposób, aby nie zburzyć tych potrzeb, które będą dla przyszłych pokoleń wymagane. I tutaj zrównoważony rozwój, szczególnie w tej gospodarce odpadami, ale również w biznesie tekstylnym, jest związane z liczbami. My, ludzie, jako jeden z 9 milionów gatunków, spowodowaliśmy, że zaburzamy możliwości adaptacyjne naszej planety. Wprowadzamy 100 miliardów sztuk odzieży w skali roku. Produkujemy 39 milionów ton odpadów tekstylnych. Jednak jest potrzebny ten ktoś, podmiot, który jest w stanie rzeczywiście w tej gospodarce znaleźć miejsce na to, żeby odpowiedzieć na wzmożone działania człowieka, bo ostatecznie, tak jak naukowcy wszyscy twierdzą, jesteśmy jednak w takiej erze geologicznej, która nazywa się antropocen, czyli tak naprawdę w takim okresie czasu naszej Ziemi, która jest zdefiniowana przez działalność często negatywną człowieka. Myślę, że jest potrzebne kilka obszarów, które wspólnie i razem są w stanie stworzyć rzeczywiście dobre podstawy do tego, żeby gospodarka obiegu zamkniętego nie była tylko i wyłącznie tezą, ale rzeczywiście faktem. Po pierwsze, dobre prawo. Prawo, które jest powszechne, które jest sprawiedliwe, które nie tylko i wyłącznie dotyczy zbierania odpadów i odpowiednich frakcji, ale również w sposób bezpieczny gwarantuje ich zagospodarowanie. Drugim elementem na pewno jest edukacja. My jako Vive Textile Recycling mamy swoje własne sklepy. Rozwijamy również koncept franczyzowy. I do sklepów zapraszamy również osoby, które chcą pozbyć się swoich rzeczy. Vive Textile Recycling ma również to do siebie, że edukujemy tych najmłodszych, dlatego że to, co będzie się działo z naszą planetą, nie zależy tylko i wyłącznie od nas. Trzecim elementem w gospodarce obiegu zamkniętego to są oczywiście pieniądze. Biznes, dedykacja, a przede wszystkim postawienie sobie tego najwyższego celu jest bardzo ważne. I biznes tworzy też innowacje. Innowacje, które są oparte na doświadczeniu, na determinacji i na talencie.